Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dziś dzień wyjątkowy, wyjątkowy vlog, zwłaszcza dla mnie, ponieważ dziś są moje urodziny. To właśnie dzisiaj, 11 czerwca, bo taką mamy datę, jest poniedziałek, obchodzę swoje 27 urodziny. Powiem wam, że ja w ogóle bardzo lubię urodziny, to jest, mimo że dzień jak każdy w roku, to jednak w jakiś sposób wyjątkowy. Ja bardzo lubię taki dzień, przede wszystkim dlatego, że zawsze wtedy, w przypadku urodzin każdego z nas, spędzamy czas przede wszystkim z rodziną, jest tort, jest szampan, przychodzą goście właśnie, przyjeżdżają rodzice, dziadkowie dziewczynek, nasze rodzeństwo i świętujemy ten dzień spokojnie, troszeczkę tak kameralnie, ale mimo wszystko razem, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nieraz powtarzałam wam i dobrze wiecie, że dla mnie rodzina jest najważniejsza i naprawdę mam z całą swoją rodziną bardzo bliskie relacje, także są taką integralną częścią mojego życia i bardzo często w tym życiu się pojawiają. Dlatego też dzisiaj nie mogło ich zabraknąć i po południu, mimo że nie ma z nami Marcina, bo jest w trasie dość daleko, to mimo wszystko postanowiłam takie troszeczkę kameralne spotkanie rodzinne zrobić. Będzie dzisiaj Beza Pawlowa, bo tak zachciało mi się robić Bezę i postanowiłam, że zrobię ją właśnie do kawy i zaproszę dzisiaj gości, także dzisiaj... Co, kochanie? Także dzisiaj będziemy świętować w rodzinnym gronie. Co, Juleczko? Chodź, kochanie, chodź się przywitaj, chodź! Kiedy mamy? Próbujesz mi zjeść kołdrę? Tak! Zrobisz mi dziury! Wariatko mała! Właśnie chciałam wam powiedzieć, że dziewczynki w drugim pokoju oglądają bajkę, ale oczywiście Jula nie mogła się powstrzymać, żeby nie wskoczyć mi do kamery, także przyszła do pokoju, a Majeczka siedzi sobie tutaj na dywanie i ogląda sobie bajeczkę Pszczółkę Maję. Poza tym chciałam wam coś pokazać. Zobaczcie, jakie przepiękne róże dostałam dzisiaj od mojej mamy. Z jej własnej działki są przepiękne i przepięknie pachną. Także dzisiaj będą dekorowały mi stół koło Bezy, której po prostu nie mogę się doczekać. Mam taką na nią ochotę. Wyobraźcie sobie, ostatnio jakiś czas temu zrobiłam ją pierwszy raz i naprawdę bardzo mi posmakowała i doszłam do wniosku, że tak właściwie zamiast torta, tym bardziej, że mam urodziny we wakacje, więc są świeże owoce, to właśnie będę robiła sobie taką Bezę Pawlowa, także za chwilę uciekam do kuchni, żeby ją zrobić, bo troszeczkę czasu jednak to zajmuje, a teraz pobawię się chwilę z dziewczynkami. Co tam? Będziecie czytały? Taką. Taką? A jaki to jest kolor? Czerwonego. Czerwonego koloru. A ja mam białego. A co jest w czerwonej książeczce? Pokażesz Majeczce? Tak. Pokaż Maj. Co tam jest w czerwonej książeczce? Klocek. I klocek i koraliki. A co jeszcze jest? Trochę. Może od początku się książeczka czyta, co? A tu co jest? Kogut. Jak robi kogut? Kukuryku. Kukuryku. A teraz? Serce, a jak robi serduszko? Puk, 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 puk. Tak, Majeczko, jak robi serduszko? Puk, puk. Puk, 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 puk. Gruszka. Gruszka, dobre są gruszki. Gruszeczki i choinki z bombkami. Z bombkami. Bombkami, to lubię bombki, lubię nawet prezenty. Prezenty to ja lubię. A wrzucę i co jest? Okej. Miska i kubek. A co się robi z miską i kubkiem? Piję i je zupę. To się zgadza. A jaką zupę? Pomidoro. Z czym? Z kluska. Jak wygląda Beza, którą zaraz włożymy do piekarnika. Już wygląda smakowicie i nie mogę się doczekać, kiedy będzie gotowa. Także ja ją teraz wkładam do piekarnika na jakieś 2,5 godziny. Zobaczcie, kochani, jak ona pięknie wygląda. Aż ślinka leci na samą myśl. A tu jeszcze trzeba poczekać, aż ona się upiecze, a potem wystygnie. Także dopiero po południu będę mogła ją skosztować, ale naprawdę nie mogę się już doczekać. Jest przepyszna. Co byś chciała? Klocki, ja mam na dole. Które? Takie, no na dole. Te? Tak.
Mama wszystko wywróciła. No, co my mamy? Alfabet mamy. Alfabet. No, otwieramy pudełko. Co to są za zabawy? To są... aczki. Zgadujemy, co tu jest? Nart. Nart. A tu? O, po kolei. Ananas. Ananas. To? Biedronek. Dalej? Ja lubię biedronek. To? Cebul. Zwierzęta. Jakie zwierzęta tu są? Piesek i owieczka. Zgadza się. Piękny piesek, taki... piękny. A Maja co ma? Maja ma traktor. Or, 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 jak to tata mówił. Or, or, or. Or, or, or. Or, or, or. To teraz? To co, Majeczko? Jakie literki układasz? Co? Tu wyjmujemy. Tu, o, tu, tu, tu wyjmij. Tu. No, z tego szablonu. O, proszę bardzo. Proszę. I jeszcze pieska. Pieska wyciągamy? Piesek, hyc, piesek. Hyc, wyskakuj. Nie, hał, hał. Hał, hał robi piesek? Tak. A jak ma na imię piesek? Milon. Milon? Tak. Dobrze. Milon to... to piesek jest Milon. Zobaczcie, poznajcie przepięknego pieska Milona. Piesek Milon to pies. Jestem taki wielki. Co jest wielkie? Wielki duch. Duch? Tak, taki, który ma łapy. Nie wiem, nie znam takiego ducha. To, to, może poszukajmy. Pokaż, to nie jest duch, to jest Yeti. To jest zwierzątko takie, co żyje w górach. A tu są... Ale on jest taki... Fajny. Fajny? Maja widzi siebie, tak? A tak! Majeczka tam jest. Buziaczka wyślij. Umiesz buziaczka? Wyjęłam bezę z piekarnika i ona troszeczkę opadła, a ja jeszcze ją troszeczkę przycisnęłam po to, żebym mogła tutaj włożyć krem, który przed chwilą właśnie się ubił. I razem z Juleczką będziemy co robiły? Halo! Co będziemy robiły? Dekorować. Czym? Malinami, truskawkami i borówkami. Zgadza się! Dobra kochani, zabieramy się do dekorowania. Mamy malinki, borówki i truskawki. I na początek ja sobie położę takie... duże kawałki truskawki, gdzieś to już widziałam i bardzo mi się to podobało tak na brzegach, a zaraz Jula będzie układała dalej. Nie podzieramy? Domyślam się, że smakuje. Wszystkie słodycze są takie pyszniutkie. Tapetki. Op. 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 No, powrzucaj do kremu truskaweczki, te kawałki truskawek, które mama pokroiła. No, wrzucaj. Tu wrzucaj wszędzie. Na środeczek. I tu. I tu. No, wrzucamy. Tu, i tu, i tu. I tu, i tu, i tu. Jula będzie teraz kładła malinki, a mama będzie kładła borówki, dobra? Hop. Jakie to piękne. Ładnie pachnie? Tak, tak. Tak, tak. Trzeba to troszkę dobrać. Op, op. Lubisz dekorować ciasta? Tak. Tak, tak, lubię ciasto. Jeść czy dekorować? Jeść. Nie, dekorować. Jeść i dekorować. Najpierw udekorować, a potem zjeść, tak? Będziemy jadły? Tak. No, troszkę tu. Pięknie. I pulala. I gdzie jeszcze położysz malinkę? Gdzie jeszcze brakuje malinki? No. Gdzie jeszcze położymy malinkę? Tu. Dobra, pięknie. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła go spróbować. Zobaczcie. Mniam, mniam.
I kochani, jestem już gotowa, pomalowałam sobie oczy, usta, zrobiłam sobie pełen makijaż oraz założyłam na siebie taką beżową letnią sukienkę. Kochani, impreza dobiegła końca, właśnie się zakończyła. Ostatni goście przed chwilą wyszli, także zostałyśmy teraz same i siedzimy sobie z Julą na kanapie i oglądamy pszczółkę Maję. Majeczka jakąś chwilę temu zasnęła. Muszę Wam powiedzieć, że przed przyjściem gości nie udało mi się jej jednak uśpić i przez całą tą imprezę była troszeczkę marudna i tak naprawdę ciągle chodziła z rąk do rąk i była cały czas u kogoś na rękach i za bardzo nie chciała się bawić, ale w końcu padła. Musiałam się przebrać, żeby ją nakarmić. Niestety takie uroki matki karmiącej, sukienka jest wielkim problemem w takim przypadku, także no nie miałam jak jej nakarmić, musiałam się przebrać w bluzeczkę i w spodnie, więc nakarmiłam ją i pięknie mi zasnęła, odłożyłam ją do łóżeczka, śpi sobie w drugim pokoju, a my skończyliśmy ucztowanie i świętowanie i teraz właśnie zostałyśmy już same i siedzimy sobie spokojnie i oglądamy bajeczkę. Zobaczcie, jakiego pięknego kwiata dostałam. Podobno kwiat nazywa się kawa. Ja szczerze mówiąc wcześniej nie słyszałam o czymś takim, ale wiecie, co mi się najbardziej podoba? Kubek. Ja to się oczywiście śmiałam, że będę miała idealny kubek do kawy. Jest ogromny, a właśnie w związku z tym, że ja uwielbiam kawę, to myślę, że w takim kubku to by mi się dobrze piło. Dostałam od Oli i jej rodziców przepiękną sukienkę w idealnym po prostu kolorze. Uwielbiam taki odcień właśnie zieleni. Do tego kwiaty, więc idealny wzór na lato. Jest to przepiękna taka maxi sukienka odcinana właśnie tutaj na gumeczce z takim przodem. No po prostu rewelacja. Zaraz ją przymierzę i Wam się w niej pokażę, ale ja już jestem po prostu tak nią zauroczona, jak tylko ją wyciągnęłam z opakowania. Właściwie z torby, że naprawdę jest to prezent bardzo, bardzo trafiony w mój gust, także mam nadzieję, że będzie dobra i będę w niej ładnie wyglądała. I tak, kochani, sukienka prezentuje się na mnie. Niestety jest jednak na mnie troszeczkę za duża, odstaje mi tutaj pod pachami, więc będę musiała mieć mniejszy rozmiar, ale generalnie jest przepiękna, jestem z nią zafascynowana. Ma przepiękną tutaj górę, ja uwielbiam w ogóle właśnie takie dekoldy i ma w bardzo dobrym miejscu odcięcie, ale są bardzo długie. Nie wiem, czy mniejsze rozmiary też takie będą, ale ta jest naprawdę bardzo, bardzo długa i nawet gdybym miała do niej obcasy, to cały czas ciągnęłaby mi się po ziemi, także jeżeli mniejsze rozmiary też są takie długie, to musiałabym mieć to przykrócone, ale generalnie zobaczcie, sukienka jest po prostu przepiękna, ja się czuję w niej fantastycznie, no ale tak jak mówię, jednak jest troszeczkę na mnie za duża i będę musiała ją prawdopodobnie zmienić na mniejszy rozmiar. Mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I tak właściwie ta późniejsza drzemka Mai to wcale nie był taki zły pomysł, ponieważ dołączyła do niej przed chwilą Jula. Oglądała bajkę i już zamykały się powoli oczy, przechyliła się na poduszkę i po prostu zasnęła ze zmęczenia, bo dzisiaj naprawdę od rana cały czas biegała, cały czas coś robiła, trochę mi pomagała, później byli dziadkowie, także z nimi też się wyszalała i po prostu nie dotrwała do wieczora i zasnęła zmęczona, także przełożyłam ją do jej łóżka, do tamtego pokoju i obie teraz tam sobie smacznie śpią, więc tak naprawdę to można powiedzieć, że dostałam od dziewczynek taki mały prezent, chwilę dla siebie. I teraz mogę sobie usiąść na kanapie, spokojnie sobie odpocząć, być może obejrzę coś w telewizji, jeżeli jest jakiś fajny film, jeżeli nie, to zabiorę się za czytanie książki, ale mam chwilę na to, żeby sobie odpocząć w ciszy i spokoju, poleżeć i się zrelaksować. Dobra, kochani, wiecie co? Tak naprawdę dzisiaj już nic szczególnego nie będzie się działo. Raczej nie będę już miała Wam nic szczególnego do pokazania, nic do nagrania, ponieważ dziewczynki śpią i zobaczymy, jak długo będą spały. Być może obudzą się dopiero wieczorem tylko na jedzenie i będą szły spać dalej. Także ja teraz skorzystam z tego, że
pozwoliły mi troszeczkę odpocząć i się zrelaksować, więc teraz będzie chwila dla mnie. I być może jeszcze uda mi się zmontować Wam tego vloga, no bo jeżeli dziewczynki śpią, to ja mam okazję do tego, żeby to zrobić. Nie będę musiała robić do tego jak zwykle później w środku nocy. Także dzisiejszy vlog dobiega już końca. Mam nadzieję, że miło go spędziliście. A ja będę się z Wami już żegnała w dzisiejszym vlogu. Będzie to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!